Chciałbym dzisiaj wyjaśnić um, i dać Wam większe zrozumienie tego, czym jest System Human Design, bo mam takie poczucie, że bardzo dużo osób wpada, wpada w pewną pułapkę. Mamy tak naprawdę do dyspozycji ogrom, ogrom narzędzi, które są dla nas. Które dają dla nas test osobowości. System Human Design nie jest testem osobowości. Chcę, żebyście dobrze to zrozumieli. Jest to, jest to system, który zbiera w sobie ogrom nauk, starożytnych nauk, dających wiedzę o człowieku, dających wiedzę o tobie samym. Ale jest to wiedza pierwotna, jest to wiedza źródłowa. Co to znaczy, że jest to wiedza źródłowa? Odniosę się tutaj do do pewnego przykładu, abyś mógł mogła zrozumieć jak to się ma do ciebie. Ponieważ tak jak ja, tak i wielu wielu przede mną i zapewne wielu po mnie wpadamy w pewną pułapkę. Odkrywamy system Human Design, odkrywamy, że jest to coś, co może nam pomóc. W zrozumieniu siebie i w zmienieniu swojego życia, w tym, by żyć z lekkością, z łatwością, i by, i by nasze życie było pełne sukcesu, szczęścia, miłości, obfitości tego, czego tak naprawdę pragniemy, i by to przychodziło do nas z lekkością gdzieś, w którymś momencie słyszymy słowa, że kiedy będziemy podążać w skodzie ze sobą, wszystko się zacznie inaczej układać i będzie układało się lżej i łatwiej. Nie będzie kosztowało nas to tole wysiłku, że będziemy zdrowsi, że będziemy czuć się lepiej, że będziemy czuć się lepiej też w relacjach, w które wchodzimy. I wszystko to jest prawdą. Ale żeby ta prawda się zadziała, musimy zrozumieć, Czym jest system Human Design i dla kogo, i po co on został stworzony i jak my mamy się do tego. Ponieważ system Human Design został dedykowany i został stworzony dzieciom, tak naprawdę miał być wspierającym narzędziem dla rodziców. Rodzice mieli odkrywać, kim jest ich nowonarodzone dziecko i podążać w zgodzie z tym, kim to dziecko jest, towarzysząc dziecku w jego życiu. Bez narzucania wszelkiego rodzaju oczekiwań, których dziecko nie jest w stanie spełnić, bez narzucania roli, która nie jest rolą dziecka, bez układania kierunku życia, które nie jest zgodne z tym, czego to dziecko pragnie, potrzebuje i po co ono się rodzi na ziemi. To, co się jednak zadziało, to mogłabym powiedzieć, że to się trochę wymknęło spod kontroli i poszło w inną stronę, ponieważ dorośli. Zaczęli aplikować ten system do swojego życia. Tak naprawdę zapragnęli zaaplikować go do swojego życia, zapragnęli go przyswoić dla siebie. I siadając na sesjach, kiedy dokonuje się czytania i analizy profilu, my jako dorośli otrzymujemy to, co otrzymaliby nasi rodzice, gdybyśmy się urodzili. Tylko, że my nie rodzimy się w dniu, kiedy zostaje dokonana analiza. My się narodziliśmy wiele, wiele lat wcześniej, dekady wcześniej. I poprzez te dekady zostaliśmy w pewien sposób już uwarunkowani. To znaczy, że mówiono nam, jak mamy się zachowywać, jak mamy postępować, co mamy robić, czego nie mamy robić, kogo mamy się słuchać, komu mamy wierzyć, co nam wolno czuć, a czego nam nie wolno czuć. Nigdy nie byliśmy wolni, nigdy nie pozwolono nam dokonywać własnych wyborów. Nigdy nie słuchano nas i nie wiedziano, kim jesteśmy, ani nie rozpoznawano, kim jesteśmy. Więc zostaliśmy uwarunkowani i czytanie, analiza naszego profilu to daje niesamowite uczucie. To jest takie głębokie wewnętrzne poczucie tak, to jestem ja. A więc to dlatego moje życie jest takie, a to dlatego jestem kierowana takimi siłami, to dlatego mnie pcha coś do robienia tego albo robienia tamtego. To dlatego lubię porządek, albo to dlatego nie lubię porządku, to dlatego lubię, jak są rzeczy zorganizowane, albo to dlatego odnajduję się w sytuacjach kryzysowych, a, a nie umiem się zorganizować zupełnie w ciągu dnia. To dlatego mam masę pomysłów, albo dlatego mój umysł jest bardzo analityczny i ciągle siedzę w głowie. To dlatego mam górki i dołki emocjonalne, albo dlatego jestem super hiper wrażliwa i przejmuję wszystko z otoczenia. To dlatego mam tyle lęków w sobie, to dlatego nie wiem kiedy przestać i nie potrafię powiedzieć sobie dość, aż do zajechania. Analiza daje nam ogrom, ogrom zrozumienia. Ale nie daje nam nic więcej, próc, prócz zrozumienia. Ponieważ, tak jak powiedziałam, jest to źródłowa, pierwotna informacja o nas, o nas, kim się narodziliśmy, kim jesteśmy u źródła, kim jesteśmy w swojej prawdziwej formie, ale nie kim jesteśmy dziś, bo dziś, tu i teraz wytworzyliśmy fikcyjną, sztuczną tożsamość. Którą się staliśmy i którą się poruszamy przez nasze życie. I my tą tożsamość, tą rolę stworzyliśmy poprzez dekady doświadczeń i działań, aby otrzymać to, czego potrzebujemy. To, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie. I teraz, siadając na takiej sesji, otrzymujesz analizę swojego profilu albo. Znajdujesz materiały i, i sam tej analizy dokonujesz, i wiele rzeczy jest z Tobą zgodnych, i wiele rzeczy rozumiesz, i chcesz podążać w zgodzie z tym, ale nie umiesz i nie wiesz jak. Pojawiają się lęki. Pojawiają się blokady, pojawia się niechęć, pojawia się autosabotaż. W pewnym momencie zaczynasz walczyć sam ze sobą. A co jeśli się nie uda? A co jeśli się nie powiedzie? A co jeśli to nieprawda? A co jeśli moje życie legnie w gruzach? A co jeśli nie otrzymam tego tak, jak jest tam napisane? A jak ja mam zrobić, żeby za tym podążać? Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, bo to cudownie pokazuje, co się zadziało w twoim życiu. Wyobraź sobie taką sytuację. Że nasi ziemscy rodzice są jak ogrodnicy. Taka para ogrodników idzie do ogromnego, ogromnego sklepu, gdzie otrzymuje nasiona. Te nasionko, które otrzyma, jest nieopisane. Każda z tych par ogrodników, przed nimi i za nimi, Stoi w tym samym celu. Pragnie otrzymać ziarenko, nasionko, które zostanie zasadzone i z którego wyrośnie pewna roślina. Każda z tych par, która tam stoi, ma swoje pragnienia i swoje oczekiwania i swoje potrzeby i ma nadzieję, że te nasionko, które otrzyma, spełni to wszystko. Że ta roślinka, która wyrośnie, roślina, drzewo, krzew, kwiat z tego nasiona, spełni oczekiwania, pragnienia, potrzeby tej pary ogrodników. To są. To byli nasi rodzice i to są nasi rodzice. I wyobraźcie sobie, że taka para ogrodników wchodzi do tego ogromnego, ogromnego miejsca, gdzie jest ogrom różnych nasion. Jedne są mniejsze, drugie większe, ale żadne z nich nie jest opisane i żadne z nich nie ma informacji, czym będzie, kiedy wyrośnie. Wyobraźcie sobie, że, że ta para ogrodników podchodzi i otrzymuje to nasiono, idzie z tym nasionem, zasadza je i święcie wierzy, że z tego nasiona wyrośnie duży, mocny, silny dąb. Podlewają je więc i nawożą, tak jak trzeba nawozić dąb. Pielęgnują, i ono zaczyna kiełkować, rosnąć, a oni czekają i czekają, ale zamiast dębu wyrasta rumianek. Początkowo nie dowierzają temu, co widzą, zastanawiają się, co zrobili nie tak. I dlaczego to nie jest dąb? Oni chcieli mieć dąb, oni chcieli mieć silne, mocne drzewo. Dlaczego wyrósł jakiś mały, wątły kwiatek? Dlaczego on kwitnie? Dlaczego nie ma konarów? Dlaczego nie ma liści? Dlaczego nie daje schronienia? Nie godzą się z tym, że jest rumiankiem. Bombardują go dalej wszystkim tym, czego potrzebuje dąb. Gdybyśmy byli takim rumiankiem, być może pozostalibyśmy rumiankiem jako dzieci. Ale, będąc ludzkimi dziećmi, nie pozostaliśmy tym, kim byliśmy. Tylko staraliśmy się spełnić oczekiwania naszych rodziców, więc robiliśmy wszystko, by stać się tym dębem. Naginaliśmy się, nabieraliśmy masy, przyjmowaliśmy to, czego potrzebujemy czym oni nas karmią, aby być tym, kim oni chcą, żebyśmy byli. W pewnym momencie minęło 20, 30, 50 lat. Jesteśmy dalej rumiankiem, ale nie patrzymy na siebie jak na rumianek, tylko patrzymy na siebie jak na dąb i zachowujemy się jak dąb. Udajemy, że mamy konary, udajemy, że jesteśmy masywni, gdy tymczasem kwitniemy, przekwitamy, opadają nasze płatki i potem się ponownie rodzimy. I nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje i nie akceptujemy tego, co się z nami dzieje, bo nie chcemy być tym, kim jesteśmy. To jest to, co się zadziało w twoim życiu. Chcę, żebyś to dobrze zrozumiał, bo ponieważ dopóki tego nie zrozumiesz, nie zrozumiesz, czym jest system Human Design i nie zrozumiesz potęgi tego narzędzia, ani nie będziesz w stanie niczego zmienić w swoim życiu. To jest to, co tak naprawdę robimy na sesjach. Na sesjach, kiedy trafia do mnie człowiek, pierwszą rzeczą, którą robimy, to robimy tak naprawdę odwarunkowanie. Zdejmujemy te wszystkie maski i zdejmujemy to wszystko, co do ciebie przywarło i co przyjąłeś do siebie, uznając, że musisz taki być, żeby zadowolić swoich rodziców. Przechodzisz pełen proces dojrzewania wewnętrznego i rozumienia, że nie jesteś już dzieckiem, jesteś dorosłym człowiekiem, a to, co wewnętrznie czujesz. To poczucie dziecka to jest tylko wewnętrzne poczucie Ciebie małego, który jest niezaopiekowany, który jest nieukochany, który jest niezauważony, który jest porzucony, który wiecznie, wiecznie pragnie, jest nienasycony miłości rodziców i czeka na tą miłość, robi wszystko, by tą miłość dostać, ale jej nigdy nie otrzymuje. Nie w takiej jakości i pełni jakiej potrzebuje. W momencie, w którym to odwarunkowanie następuje, dopiero wtedy jest przestrzeń na to, byś zaczął żyć w swoim życiem. I można do tego podchodzić w różny sposób. Można zacząć od tego, by dowiedzieć się, kim jesteś, od analizy, i następnie dostosowywania siebie i wracania do siebie prawdziwego, albo można zacząć od powracania i odkrywania. Co na siebie nałożyłeś, co nie jest Twoje, jak wyglądałoby życie, które byłoby takim życiem, którego pragniesz, gdyby ono nie było spełnianiem schematów, schematów, które zostały na Ciebie narzucone i wzorców, które przyjąłeś do siebie jako właściwe, a następnie analiza, która Cię wspiera. Ponieważ w momencie, w którym nie jesteś czystym sobą, i mam na myśli, mówiąc czystym sobą, mam na myśli, Czystym profilem i typem energii, który reprezentujesz, dopóki nie podążesz w 100% procentach, zawsze każdego dnia w zgodzie ze sobą, dopóty nigdy nie przejawiasz tych cech, które opisuje system Human Design. Wtedy zawsze jesteś nie sobą. Nawet twój profil nie jest wtedy tym, nawet nie zachowujesz się tak, jak profil opisuje. Nie zachowujesz się, nie wybierasz, nie podejmujesz decyzji tak jak opisuje Twój typ. Nie jesteś generatorem, często jesteś manifestorem, nie jesteś projektorem, często zachowujesz się jak generator albo jak manifestujący generator, nie jesteś reflektorem, starasz się być generatorem albo manifestorem. Nie jesteś manifestorem, tylko próbujesz być manifestującym generatorem. Albo generatorem, nie rozumiesz siebie, nie wiesz, co to znaczy być projektorem, kompletnie nie wiesz, co to znaczy być projektorem, bo gdybyś kiedykolwiek wiedział, czym jest bycie projektorem, nigdy, 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 nigdy w życiu byś nie przebywał w towarzystwie ludzi, którzy nie są właściwi dla ciebie, ponieważ zjadasz ich energię w pełni i trawisz przez swoje ciało. Gdybyś był w pełni generatorem, Uszanowałbyś to, kim jesteś, i rozumiał, że potrzebujesz od rana do wieczora intensyfikować swoją energię i pożytkować ją właściwie, i wybór właściwej osoby, tej, której dedykujesz siebie, jest jak właściwy wybór kierunku inwestowania twoich oszczędności. Ponieważ kiedy kogoś wybierzesz, kiedy komuś powiesz tak, działasz do wyczerpania energii dla tej osoby. Gdybyś był manifestorem, przestrzegałbyś zawsze swojego systemu. Przyjąłbyś do siebie to, kim jesteś. Przyjąłbyś do siebie to, że bycie manifestorem to przede wszystkim działanie, chwilę po tym, jak postanowisz, co chcesz robić. Ale nauczyłbyś się wcześniej, że zanim zaczniesz działać, najpierw wszystkich poinformujesz dookoła, co zamierzasz zrobić. By ci, którzy są na nie, mogli się wypowiedzieć i zareagować, a ci, którzy są na tak, mogli dołączyć i wesprzeć cię, bo sam nie jesteś w stanie niczego zrobić. Gdybyś był prawdziwym reflektorem i żył w zgodzie ze sobą, nigdy większych życiowych decyzji nie podejmowałbyś od razu. Dawałbyś sobie pełen cykl lunarny na to, żeby się zastanowić, pobyć i przespać. Gdybyś działał zgodnie ze swoim autorytetem emocjonalnym, nigdy nie powiedziałbyś tak albo nie w tej samej chwili, w której się ciebie ktoś o coś pyta. Dałbyś sobie czas na przespanie się z tą decyzją. Gdybyś, był, gdybyś działał w zgodzie z autorytetem sakralnym, twoja decyzja byłaby natychmiastowa, ponieważ w brzuchu by się uczył, a nie zastanawiał się nad za i przeciw, które są w twojej głowie. Gdybyś był czystym generatorem, nie wypowiadałbyś swojego zdania, nie będąc pytanym, czekałbyś na to, by móc zareagować i odpowiedzieć, nie proponowałbyś niczego pierwszy, czekałbyś na propozycję z zewnątrz, a potem dopiero na nią odpowiadał. Nie spieszyłbyś się z niczym, bo wiedziałbyś, że nie ma potrzeby się spieszyć, dlatego że wszystko to, co jest z tobą zgodne i dla ciebie ważne, przyjdzie tak czy inaczej. Wystarczy tylko, że będziesz podążał w zgodzie ze sobą i będziesz sobą zawsze, w każdej chwili swojego życia. Zobacz, jak wiele uwarunkowań jest w twoim życiu. Zobacz, jak wiele rzeczy nakłoniło cię do tego, by być kimś, kim nie jesteś. Rodzice, którzy oczekiwali od ciebie, że będziesz kimś innym, a stałeś się kimś innym i ty. I ty, który zaakceptowałeś to i przyjąłeś te oczekiwania i wciąż chcesz je spełnić, bo dziś nie jesteś już dzieckiem, jesteś dorosłym człowiekiem, a wciąż chcesz spełnić oczekiwania rodziców. Chcesz być kimś innym niż jesteś naprawdę. Więc, system human design jest potężną, ogromnie potężną nauką. To nie jest rzecz, która zmieni Twoje życie w ciągu tygodnia. Nie jesteś w stanie zrobić tego w tak krótkim czasie, ponieważ dekady zajęło ci stanie się tym, kim jesteś dziś. I potrzeba lat, by wrócić do siebie prawdziwego. I nawet jeśli cię to przeraża, to przeraża cię to tylko z tego względu, że gdzieś znowu chcesz pędzić i znowu chcesz coś osiągnąć, aby coś. W momencie, w którym zrozumiesz, że jest to podróż Twojego życia, w momencie, w którym się zatrzymasz i naprawdę zapragniesz z poziomu serca, z głębi serca, zrozumieć siebie, zrozumieć to, kim jesteś, poznać siebie, wrócić do siebie, być siebie ciekawym, wtedy przestaniesz pędzić, wtedy przestaniesz gnać, wtedy pojawi się przestrzeń na to. By przestać się stresować i obawiać, wtedy pojawi się zrozumienie, brak oceniania. Przestaniesz patrzeć na swoje życie jak na błędy i porażki, i sukcesy, i wzloty, a zaczniesz patrzeć na swoje życie jak na doświadczenie. Doświadczanie życia. Kim ja jestem? Gdybym mógł być sobą, jak wyglądałoby moje życie? Rozumienie siebie to najlepsze, co można powiedzieć, kiedy wchodzimy w proces. Wchodzę w proces, by zrozumieć lepiej siebie i zacząć żyć w skocie ze sobą. I jest to proces, proces życia. Mam nadzieję, że. To nagranie daje Ci zrozumienie, głębsze zrozumienie tego, czym jest system Human Design i tego, jak ten system wykorzystać dla siebie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, jeśli potrzebujesz prowadzenia, ja jestem na mojej stronie internetowej sylwiapupek.com. Znajdziesz w zakładce warsztaty, a także sesje indywidualne, cudownego. Dnia i wspaniałego odkrywania siebie.